No jak widać, mimo że to już jest 17 forum, to cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Dyskusja w tym roku, jeżeli chodzi o panel Umiar w nadmiarze, była dyskusją bardzo ciekawą, aczkolwiek temat był trudny i wydawało się, co można powiedzieć, a się okazało, że dyskusja trwała dłużej niż planowaliśmy. A to tylko pokazuje, że potrzebne jest Food Business Forum na rynku. Rok w rok niezmiennie coś nowego się znajduje i niezmiennie coś ciekawego można z tych spotkań wynieść. Rokrocznie biorę udział w tej konferencji, ponieważ to jest dla mnie taki bardzo ważny punkt, w którym można wymienić myśli, zdanie na temat rzeczywistości gastronomicznej. Tak naprawdę z pierwszej ręki wymieniamy się doświadczeniami, wymieniamy się trendami, wymieniamy się różnymi też problemami branżowymi. Dyskutowane są one przez osoby, które są, można powiedzieć, naprawdę silnymi reprezentantami branży, poprzez reprezentantów dużych sieci gastronomicznych, ale też możemy tutaj rozmawiać z indywidualnymi restauratorami. Food Business Forum to przede wszystkim spotkanie osób z branży, doświadczonych menedżerów z sieci restauracyjnych, ale również niezależnych gastronomów. Jest to co roku cenne doświadczenie, możliwość spotkania wielu ciekawych ludzi i wymiana doświadczeń, ale także przedyskutowania tematów dotyczących naszej branży oraz zmian legislacyjnych, które bardzo dynamicznie zmieniają ten jakże ciekawy rynek. Jest mi bardzo miło uczestniczyć w Food Business Forum, z tego względu, że jestem tutaj po raz kolejny, zdobyłem kolejne doświadczenia. Mam możliwość spotkania bardzo interesujących ludzi, którzy są w stanie przekazać mi bardzo dobrą wiedzę na temat możliwości prowadzenia gastronomii, w której niestety albo stety już jestem od paru lat. I myślę, że jest to platforma do współpracy, do wymiany doświadczeń, jedna z najlepszych, jaką się spotkałem w ostatnich czasach. Food Business Forum, jestem tu po raz pierwszy, ale myślę, że jest to dobra okazja, żeby spotkać sporo ludzi z branży, wymienić się opiniami, poznać najnowsze trendy i posłuchać mądrzejszych od siebie. Jesteśmy na Food Business Forum, najważniejszym wydarzeniu rynku gastronomicznego. Uważam, że na tym wydarzeniu powinien być każdy właściciel lokalu gastronomicznego, sieci, a także bardzo dobre miejsce dla dostawców, producentów. Tu trzeba być. Bezpośredni kontakt z klientem sieciowym, który jest zainteresowany naszą ofertą. Także docelowo mamy możliwość rozmowy i mam nadzieję, że przełożycie to na wspólny biznes. Mamy okazję spotkania się z korestauratorami, innymi ludźmi z branży szeroko nazywaną choreką, czyli z hotelarzami, restauratorami, ludźmi odpowiedzialnymi za catering, co jest absolutnie niesamowitym doświadczeniem. Na co dzień mamy całą masę pracy na głowie. Tak naprawdę jesteśmy w lokalach 24 godziny na 7 dni w tygodniu, więc fajnie czasami się wyrwać i po prostu porozmawiać z ludźmi, którzy mają podobne doświadczenia, dzielić się wiedzą, no i przede wszystkim posłuchać tak dobrych paneli. Food Business Forum to wyjątkowa okazja w ciągu roku, aby spotkać najważniejsze osoby z branży, dostawców, znajomych, kolegów, konkurencję. Jedyna taka okazja w skali roku. Food Business Forum to zdecydowanie jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych gastronomii, zarówno dla gastronomii sieciowej, jak i gastronomii lokalnej bardziej. Spotkamy tutaj wielu przedstawicieli z całej Polski. Ja sam jestem chyba tutaj piąty raz i pamiętam, zdobywałem tutaj 5 lat temu pierwsze kontakty tak naprawdę w tej branży, więc zdecydowanie polecam to wydarzenie. Na tegorocznym Food Business Forum prezentujemy nasze nowe dziecko, najmłodsze w kategorii naszych wód. Spotykamy się z wieloma potencjalnymi klientami. Dzięki temu pozyskujemy odpowiednie kontakty, które możemy wykorzystać w późniejszych spotkaniach i na późniejszych spotkaniach doprecyzować ofertę, którą wstępnie przedstawialiśmy.
bardzo ciekawa idea, super wydarzenie. Jestem po raz pierwszy. Bardzo duża możliwość spotkania ludzi z branży, podzielenia się swoimi uwagami, wysłuchania interesujących paneli. Gorąco polecam dla wszystkich restauratorów i tych, którzy chcą zostać restauratorami. My jako Tutti Santi jesteśmy stosunkowo młodym uczestnikiem Food Business Forum, bo to jest nasza dopiero druga wizyta w tym wydarzeniu. Natomiast osobiście chciałem powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni, dlatego że w tamtym roku udało nam się nawiązać 3 bardzo konkretne kontakty biznesowe z dostawcami sprzętu i produktów, które już owocują podpisaniem umów. W tym roku też odbyliśmy kilka bardzo ciekawych spotkań, które mam nadzieję, że w przyszłości przerodzą się w większe relacje.